Cześć. Cześć. Widzę, że wyczyściłeś podłogę. Tak. Jeszcze klepisko odzyskało honory. To co, wziąłeś buty? No, właśnie lepiej, żebyś nie zdejmował. A to ci błota na miejscu. Też wolę błotą. No, ale żeś miał brudną podłogę. Ale czyste powietrze. Hej, Saoto Kwino. Z okazji twoich imienin chciałbym ci życzyć wszystkiego najlepszego. Samych sukcesów, zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym. Czyli krótko mówiąc, żeby ci tego zasiłku nie odebrali. No. I życzę ci jeszcze tego. Spełniania wszystkich najskrytszych marzeń. Ja mam takie jedno, ale nie wiem, czy mogę powiedzieć. Uff, nie świruj. Chciałbym zostać porwany do domu uciech Niemczech. Czyli jest nas dwóch. No, a ponieważ skoczę spod ogona nie wypadłem, to nie przychodzę do ciebie z pustymi rękoma. Wręcz przeciwnie, mam dla ciebie mocny niespodzianek imieniowy. Jak się naźmigałeś, to dawaj. Bez szans. Ja zamknął cię, żeby była niespodzianka, nie? Proszę, Kwidonku, to jest lista rzeczy, które by ci dał, gdybym miał pieniądze. Proszę. Ty, a co to masz jeszcze w torbie? Nie, to z techniką. A po co ci? No zarazem to wsadziłem, żeby torby nie mój dał. Lepiej patrz, co tu ma, nie? Brązowe kapcie! Romek, to piękna sprawa! Przydadzą się? No pewnie, że się przydadzą. Po nogach ciągnie? To dobrze. Tylko wiesz, nie wiem, czy trafiłem w szkołę. Na rewie może nie idzie. Bo wiesz, zastanawiałem się, jakie bym ci dał, jakbym ci dał. Czy brązowe, czy granatowe? A to byłyby granatowe? Byłyby. To jakby były, to ja bym wolał granatowe. Tylko nie wiem, czy można. Dajcie mi. Ci cholera, kłopotu narobiłem? Zawsze jest. Jaki tam było? Proszę bardzo, 43. A to cisły by. Cisły by? Cisły by. To wiesz. Mój kolega poszedł do sklepu, kupił buty na styk, przychodzi do domu, ci na paznokcie i okazuje się, że buty są o 3 nogi za duże. A jak obu nogę, to o 4. Ty, korkociąg i łom. Co to jest za zestaw? No, korkociąg do otwierania wina, a łom do otwierania sklepu z winem. Taki zestaw! No, jest. Łom, mam iść na krótka, nie? Znaczy klapka, sorry. A ty, świder. A na co mi świder? No, mówili, że tam niedaleko ciebie leci gazociąg do duski, nie? A no, to że sobie poszedł w nocy i nabił butlę z gazem. A to w nocy idziesz? A pójdziesz w dzień? A masz latarkę? Nie. Daj się dopiszę. Nie, nie! Daj się dopiszę. Nie! Pójdę sobie wiercić tą dziurę, to sobie zapałkami poślecę. Ty, a tu basen. A taki kryty, tak? No jak go sobie tam wsadzisz pod łóżko, to będzie kryty. No. I do tego... Czepek. Czopek. Jedna litera, a jaka różnica, nie? Tak, zupełnie przeciwny biegu. I siodło? No siodło, a do czego siodło? No do konia, nie? No ale ja nie mam konia. Jak to nie masz? No nie mam. To na pożyczony jeździsz? Nie, wyrzec mi co. No przecież mówiłeś, że codziennie jeździsz konno. Jakieś zwiaty, nie zwiaty. A nie, to ty za konni zna obiady. Te 3 litery tutaj na końcu to jest? Aha, to wiem, to ci chciałem zafundować dwutygodniowy pobyt w RPA. A co ja niby tam miałem robić? No już ci może nie coś do roboty wymyślą. RPA? RPA? A jest! SPA! Bym cię chłopaku do Ameryki wysłał. Ty, a co to jest to SPA? No to jest skrót od spalania śmieci. Tak? Nie bądź głupszy niż jesteś. To są te kopiele, wątle, te sprawy, te... Od nowa robiliśmy to. Ty, jak ja się wczoraj błoto wywaliłem, to właśnie w to? No to w spa, to. I co, odmówiło cię coś? Tak, kontuzja w kolanie. Ja tego nie chcę, wiesz. No to się przepraszam cię bardzo, bo wiesz, z tymi prezentami to nie wiadomo kto co lubi, a wiesz jak trudno trafić. Tak, jeden lubi jak mu cygranie grają, drugi lubi jak mu buty śmierdzą. No to... Dobra, na taką ilość prezentów... Ja jestem przygotowany. Pytanie, czy ty jesteś głupi? Jak smok za te prezenty? Tak. Nie, nie myślałeś. To jest głupi. Tak. Gwidonku, ja tu jestem przygotowany. Ja tu mam listę dań, które bym przygotował, gdybym miał pieniądze.
Proszę, częstuj się. Ile byście tego nagotowa? Raz w roku można. Chciałoby ci się tyle w kuchni siedzieć. Na co? Łosoś. Łosoś. I nawet nie wiem, jak to się je? Normalnie. To te pestki chciałem próbować. Kawior. Kawior. A taki z ekspresu? Rozpuszczalny. Jajka w majonezie. W majezonie. Aj, to wszystko mamy dobre. Ja to mam być nie muszę czesny. Ale bida. Ale bida. A co zrobisz, no? A może byśmy gdzieś wyjechali? Ale gdzie? Nie wiem, może do Irlandii? Tam już wszyscy jedzą. No co ty? Tu jesteśmy ustawieni. Nic nie mamy. Domu, pracy, żony. A co? Tam będziesz wszystko zaczęło od zera? Thank you.